8 lipca arcybiskup Mieczysław Mokrzycki w parafii świętego Jana Pawła II we Lwowie poświęcił przedszkole parafialne, boisko sportowe i plac zabaw dla dzieci. Święty Jan Paweł II powiedział następujące słowa. Opieka nad dzieckiem jest pierwszym i głównym sprawdzianem relacji międzyludzkich. Od samego początku istnienia tej parafii dokładano wszelkich starań, aby praca z dziećmi była priorytetem. Najważniejszymi osobami tego dnia były oczywiście dzieci. Przybyli dzieci i rodzice z parafialnego przedszkola pod patronatem Dzieciątka Jezus, dzieci, które tego dnia rozpoczęły obóz parafialny, a także dzieci z chóru Boże Perlinki. Dzień poświęcenia to dzień wdzięczności Panu Bogu za dobre pomysły, siły i zdrowie do realizacji planu, a ostatnio jest ich sporo. Przez dom świętego Jana Pawła II w Lwowie przewinęło się ponad 7 tysięcy uchodźców. Parafie pomagały im przez ponad 2 lata. W ciągu ostatnich kilku miesięcy budynek został gruntownie wyremontowany. Wybudowano boiska dla dzieci i obiekty sportowe. Zbudowano piękny kompleks do pracy z dziećmi w parafialnym przedszkolu, a także kompleks do pracy z dziećmi podczas obozów i rekolekcji dla dzieci w czasie wakacji przez cały rok. Opowiadając o działaniu przedszkola parafialnego, ksiądz proboszcz Łukasz Leśniak zapewnił, że przedszkole szczególną uwagę poświęca dzieciom z rodzin wielodzietnych, rodzin uchodźców, a także dzieciom wojskowym, dla których są specjalne zniżki. Również kładziemy nacisk nie tylko na edukację i wychowanie, ale także troskę o rozwój duchowy dziecka i rodziców. Codziennie modlimy się wspólnie, raz w tygodniu mamy mszę świętą dla dzieci, a raz w miesiącu konferencję dla rodziców. Ponadto pracujemy, uczymy się i rozwijamy, tak jak i w innych przedszkolach. Regularnie korzystamy z pomocy logopedy i psychologa, dzięki którym zarówno my, jak i rodzice możemy jeszcze lepiej pracować z dziećmi, powiedział ksiądz proboszcz Łukasz Leśniak.